Istnieją takie zarzuty, że taka doktryna czy nauka dotycząca wybrania czy pochwycenia Kościoła przed wielkim uciskiem nigdy nie była w Kościele znana aż do XIX wieku. Kiedy to niejaki Darby zaczął ją propagować, założyciel ruchu braci Plymouthskich. No i dlaczego tak było? Owszem, Darby nauczał na ten temat. Owszem, była taka kobieta, która się nazywała Margaret MacDonald i miała na ten temat wizje i proroctwa. To jest wszystko prawda. Tylko że okazało się, że nie było to jedyne i pierwsze nauczanie na ten temat. Niedawno, jakieś parę lat temu, odkryto manuskrypt kazania niejakiego Efrema Syryjczyka, który jest datowany na rok 372 naszej ery i który wyraźnie mówi o tym, że Kościół zostanie wzięty czy zgromadzony przed wielkim uciskiem. Ja przeczytam jeden fragment. Całe kazanie jego tu mam, po angielsku niestety, bo po polsku nie ma, ale jakby ktoś był chętny, to ja udostępnię. I pisze ten człowiek coś takiego. Gdyż wszyscy święci i wybrani Boży zostaną zgromadzeni przed uciskiem, który ma nadejść i wzięci do Pana, aby nie widzieli confusion, to jest zamieszania, jakie obejmie świat ze względu na nasze grzechy. To jest jasne jak słońce. Czyli to jest IV wiek. I teraz jest pytanie, dlaczego w takim razie tak mało Kościół nauczał na ten temat? Pierwsza rzecz jest taka, że Kościół na początku był cały czas w czasie ucisku, więc oni właściwie cały czas spodziewali się, że Pan Jezus ich wyrwie z tego, co jest. Nawet były takie twierdzenia, że to Neron jest antychrystem. W każdym razie oni się znajdowali cały czas w ogniu ucisku i tak naprawdę mało kto zajmował się eschatologią w takim pełnym zakresie. Druga sprawa jest taka, że w pewnym momencie, mniej więcej od czasów Orygenesa, a później Augustyna, Kościół zaczął myśleć, że zastąpił Izrael. I teraz cała eschatologia leży i kwiczy, jak to się mówi, jeżeli spróbujemy zastąpić Kościołem zastąpić Izrael. Wtedy, jeżeli takie założenie czynimy, to wtedy proroctwa dotyczące Izraela musimy wszystkie symbolizować tak, żeby dotyczyły Kościoła. Ale jeżeli zaczniemy symbolizować to, co należy normalnie czytać, to już nie wiemy, gdzie jesteśmy kompletnie. Wtedy następuje tak zwana jazda dowolna. Można wszystko ze wszystkiego, z każdego tekstu można wszystko wywnioskować, co się tylko chce. I Kościół w momencie, kiedy zaczął myśleć, że zastąpił Izraela i symbolizować określone rzeczy, to wtedy zaczął eschatologicznie odpływać coraz dalej i dalej i dalej. I doszło do tego, że określa się Augustynę na przykład ojcem amilenializmu, to znaczy, że mniej więcej nauczanie to mówi, że 1000-letnie królestwo to jest władza Kościoła na ziemi, która właśnie trwa. To mniej więcej Augustyn wymyślił, że Kościół właśnie włada na ziemi i to jest 1000-letnie królestwo. Oczywiście nie bardzo wiadomo było dlaczego, skoro nie widać, żeby szatan był wtedy związany za bardzo, ale można to było gdzieś tam jakoś symbolicznie potraktować. Więc zaczęto się bawić w różne dziwne rzeczy po to, żeby usprawiedliwić wcześniejsze założenia, które były błędne. I tak, ponieważ Kościół poszedł drogą Augustyna, nie wyleczył się z tego za bardzo, ponieważ niestety ani Luter, ani Kalwin nie wyszli z tych kolein do końca, no to później niestety było to cały czas to tak samo, aż do mniej więcej wieku XVI-XVII, kiedy Purytanie zaczęli wreszcie myśleć i rozumieć, że Kościół nie jest Izraelem. A tak to były to pojedyncze osoby. I dopiero wtedy niektórym ludziom zaczęło się powolutku układać to, co w eschatologii jest napisane. Zobaczcie, że jeżeli tak układamy te rzeczy, że pewne założenia nam się zmieniają, ale to wchodzi w swoje miejsca, to wtedy nie musimy niczego symbolizować na siłę, nie musimy, szukamy tam, gdzie trzeba i widzimy, że Pismo faktycznie interpretuje się przez Pismo. Jak mamy trąbę, to szukamy trąby. Jak mamy wybranych, szukamy wybranych. Jak mamy zgromadzonych, proszę bardzo, są. I wszystko się zgadza.